Blaski i cienie Mazowsza. Pod takim tytułem odbył się w 2016 roku pierwszy konkurs fotograficzno-filmowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrockie pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Projekt wspierała Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalna grupa działania Równiny Wołomińskiej. Za pośrednictwem tego wydarzenia organizatorzy dotarli do szerszego grona odbiorców i pokazali nie tylko piękno mazowieckiej ziemi, otaczającą nas przyrodę i zabytki. Na zasadzie kontrastu przedstawili to, co nie jest chlubą naszego regionu, to znaczy dzikie wysypiska śmieci, niekontrolowane wycinki drzew, kłusownictwo, niszczejące zabytki. Zwrócili uwagę na właściwe wzorce postępowania, chroniące środowisko naturalne i zabytki. Nagrodzono laureatów w dwóch kategoriach. Przygotowano wystawę pokonkursową, na której zaprezentowano nadesłane prace. Wiele lokalnych zabytków wymaga pomocy. Dobrym przykładem jest tutaj zabytkowy młyn w Niegowie, który w roku 2007 został uratowany przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrockie przed zniszczeniem i jest dzisiaj miejscem wielu imprez kulturalno-oświatowych.